Jesteście w trakcie budowy domu, dużo się dzieje. No i jak wrażenia, słuchaj, nie wiem, czy się spodziewałaś tego wszystkiego, z czym będziecie musieli się zmierzyć w momencie, kiedy ta decyzja zapadła? Jasne, że nie. Jak coś robisz po raz pierwszy, to cię dużo rzeczy zaskakuje. Ale dla mnie najważniejsze jest to, jak my się z Piotrem w tym układamy, bo to, że tam materia, z materią się będzie trzeba było zmierzyć, to było wiadomo, z ekipami i tak dalej, z takimi bardziej przyziemnymi sprawami, ale to, co jest najważniejsze, to to, że to porozumienie między mną i moim partnerem, które po raz pierwszy się mierzy z tego typu wyzwaniem, jakby się jeszcze zaciśnia, jeszcze się zbliżamy dzięki temu, no także wiem. Z tego mogą wyniknąć same dobre rzeczy. To, co na przykład zawsze u Ciebie szanuję, to też fakt, że otwarcie mówisz o tych Waszych relacjach rodzinnych i o tym, jak wspaniale dogadujesz się z dziećmi swojego partnera. Jaki jest na to klucz? Otwarte serce zawsze, bo wiesz, nie ma recepty jednej na wszystkie sytuacje. To jest po prostu budowanie relacji i dla mnie to jest też relacja partnerska. I tylko wtedy ona może zaistnieć w zdrowych proporcjach, jak rzeczywiście jest wzajemny szacunek, jest widzenie, słyszenie siebie, ale też umiejętność komunikacji. Ja się tego też uczyłam w doświadczeniu, jakby nie miałam na to żadnej recepty i tak jak mówię, otwarte serce i intuicja, która cię prowadzi, kiedy czujesz tę drugą stronę, ale też uwzględniasz siebie, to pozwala właśnie wzrastać dwóm stronom. Ja nie mam dzisiaj wątpliwości, że po tych 7 latach ja się bardzo dużo z tego nauczyłam, ale też bardzo dużo dałam tym dzieciom i też mam do tego szacunek.